Kombajnu oczywiście. Kolejnego dnia. Dzisiaj, nie wiem, środa, czwartek. Już kurde, sam powiem wam szczerze, straciłem trochę rachubę czasu. Wczoraj miałem tu rozkręcać, ale pierwszy wziąłem właśnie tam za tą śrubę. I to już mamy tam zrobione, przykręcone. Zobaczymy jak będzie. Chodzi o to, że się gwint tam upierdzielił w środku i trzeba będzie coś nowego wymyśleć. A tu już wczoraj sobie trochę odkręciłem, więc nie powinno mi to teraz już sprawiać jakichś większych chyba problemów. Czekam na Cichego. Jedziemy do Patryka się przejechać, zobaczyć jak białko w pszenicy wygląda, jakie parametry, więc też tak wiecie. Będziemy mniej więcej wiedzieć, pewnie znając życie i tak jakiś tam norm nawet nie spełni. A tu chcę sobie, wiecie, wyciągnąć kłosownik, tak to mówię, mam jeszcze chwilę, bo on też ogarnia kombajn i szykuje. Tam jeszcze, kurde, trzeba będzie się dostać, nasmarować. Jak idą wytrząsacze. O. O, tam już nie pamiętam, kiedy było smarowane. O, dawaj, dawaj, schodź maleńka. Tu będzie sprężyna, nie wiem, czy nie odskakiwała. O. Tak, żeby żadna część nam, kurde, nie wpadła. On dzisiaj pokazuje znów czyściutki, no bo nie wiem, czy dzisiaj za prasowanko się nie weźmiemy czasami. Bo powiem wam szczerze, że no to został tam jeden zbiorniczek taki do koszenia. Dobra, tu już jest śruba. Tu już wszystko wyjdzie. Możemy pierwszy zrobić to. Później wyciągniemy tą dolne sito. O kurde, trochę kłosków tu gdzieś padło, więc to sobie na szybkości wyczyścimy. Tata, bo pewnie się spytacie, gdzie tam co porobimy. Tata robi w tej mojej przyczepie lufcik, bo póki co na naszej stoi pszenica na sprzedaż, ale też tam to wiecie, manewrować i w ogóle, a tu przynajmniej nie wiem, ze 3-4 zbiorniki na tę moją powinny, no bardziej takie 3 pełne powinny wejść, więc to już sobie wtedy będziemy tym wiecie wozić i tu łatwiej do manewrowania, bo też ona nie ma wysokich burt ani nic i też nie ma kipru, ale tyle to tam wiecie, jakoś się ogarnie, żeby to sobie zrobić. Jebany incz mi taką robotę zawsze tutaj robi w tym kombajnie. Najgorsze, że jęty jest zawsze pierwszy i ostatni, więc powinniśmy ten kombajn sprzątać od razu po pierwszych zbiorach jęczmienia i później na sam koniec, bo zawsze no jęczmień jest jeszcze w mieszankach, ale już Jarek. Możecie w komentarzach, bo raczej no już nie zdążę kupić. A też kurde, chciałbym coś takiego zaufanego wziąć. Jakąś tawotnicę, słuchajcie, bo z kim nie gadam, to nikt nie zadowolony ze swojej jest. Krzysiu to już drugą albo trzecią zmienił. Tu jakiś tam kumpel ma też podobną ręczną. To mówi z niej lepiej zadowolony niż z Milky Way'a. Nasza to już wiecie, o pomstu do nieba. Trzeba bardziej w końcu zrobić te dziury. No. To nie są? Nie. Można już założyć.
Czekaj, a od ciągnika? Nie, to za długa. To by dwa razy by obrócił. Nie wiem. Tu by ja bym sprawdził. Patrz. Nie wiem jak chcę. Poczekaj chwilę, weź zamknij. A nie, bo nie myślałem, że nie idzie, bo nie było widać, nie? A ile właśnie wczoraj miało? Też 12, też 12? Dobra, możesz lekko popuścić, jak chce leci. Ciągnie, jebaniuszki. Tu wiecie, wczoraj taka prowizorka, tylko zobaczyć na jakiej zasadzie to będzie chodziło. I tak na szybkości zrobiliśmy kolano, owinęliśmy to folią, wiecie, to i tak ma takie pierdolnięcie, że wczoraj nawet na wstecznych obrotach, słuchajcie, to wrzucało, tylko widzieliście sami, że to tak podskakiwało dziwnie. No to przez to na wstecznych obrotach mieliśmy włączone. Tu nic nie leci, a u góry napier, jak ta lala. Suka, uciekaj, bo... Lecie, ja sobie tak i tak będę sypał na przyczepę. Raczej będę pod przyczepę, bo teraz wiecie, zanim ja przyjadę, tu to wyrzucę z kombajnu, to mi kurwa zejdzie tyle, że ja już zbiornik ukoszę kolejny, nie? A te przyjadę, to teraz spokojnie będę zrzucał, to wiecie. Tam jest nie problem raczej z tym. A tak to już pracę sobie wyprowadziliśmy na jutro. Będziemy jutro śmigać. A tu było otwarte, nie? Otwarte tam było, jo. Dobrze jest. Tak to przynajmniej to przewieje mocniej, bo wiesz, mniejsza ilość jest, nie? Kurde, ładnie musi, a tu takie jest.
wiadra, jakbyś postawił i nogę w tym, nie? Przez to, że w ogóle nie schodzi skubane to przężyto, nie? Wczoraj przepuściliśmy dwa razy przez silos takie wiaderko, wiecie, na to próbę, to nawet trzy. To kurwa dzisiaj 9 pokazuje, nie? Także no przewiało w końcu jakoś to. Ale no zobaczymy. Przyczepkę zapiankowaliśmy. No bo i tak tu więcej nie wsypie niż kurwa na to. To nie było sensu tego, wiecie, worku żadnych chyba podkładać. Tak mi się wydaje, że dwa zbiorniki i do domu, żeby z tym, wiecie, chcę to na spokojnie zrzucać. No co tu zostało? No mamy tutaj Corrado i Liboriusa. Tu już mamy końcóweczkę. A, no tu jest ostatni przejazd. Tu jest chyba Liborius pierwszy. Już kurde, teraz nie pamiętam. Ostatni? Tak, chyba ostatni, bo widać nawet różnicę w wysokościach. No ale patrzcie, kurde, ziemia ma wilgoć. To już jest drugi, trzeci dzień, jak nie pada. Pewnie sypiemy teraz. Sypiemy?
A objedziesz dookoła? Nie? Czasu nie tracę. Vlogów jeszcze pewnie będzie, bo pójdzie będę kosił, to nawet lepiej z tamtej perspektywy. Biorę sobie kamerkę i coś tam pod muzyczkę sobie ponagrywamy, nie? Chwilę przed odlotem, wśród ptasich skarb, w zawiłym horoskopie na tysiąc lat, w otwartym nagle ognie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Tutaj mnie, cierpliwy dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem kiedy sama się znajdę. Mamy to. Przyczepka namocona, nie cała, bo chcieliśmy tyle na słomę. Myślę, że to powinno wystarczyć. Dobra, trochę się musimy, słuchajcie, naddać tu. Ogólnie dziękuję i pozdrawiam widzów, którzy odwiedzają. Ale najlepsze jest to, słuchajcie, w tym wszystkim, że wiecie, dużo jest bliska, ale też praktycznie w ciągu ostatnich 2-3 dni, teraz przed chwilą też była mama z synem. Oni już wczoraj jeździli i próbowali tu mnie znaleźć, ale wczoraj to żeśmy działali z silosem. Tam coś się dzieje, coś robią. I przyjechali dzisiaj drugi raz 20 km stąd. I właśnie ostatnio ziomeczek też był. Z okolic Płocka, to też jest około 20, ale to tam wiecie, odległość to jest nic. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ani ten młodszy, ani ten starszy chłopak, którzy byli, nie mają gospodarstwa. Za dużo nie mają wspólnego w ogóle z rolnictwem, a nas oglądają. Myślałem, że głównie docieramy tam, gdzie jest rolnictwo i w ogóle, a jednak gdzieś tam człowiek przyciąga mimo wszystko, nie tylko rzeczy wspólne z rolnictwem, także bardzo miło, dziękuję serdecznie, też niestety, no mówię, nie zawsze z każdym, gdzieś tam jak jest robota, jestem w stanie zrobić zdjęcie, jak jest chwila, ja nic nie robię, no to jak najbardziej, chwilę pogadać, spić piątkę, zrobić fotkę, to można oczywiście, więc tutaj nie ukrywam, że akurat to bardzo fajnie wyszło. Myśliwa gdzieś jest pracy możliwe, tam luz, może na chwilę sobie wyjść. Ale gdzieś jak chcecie się z nami zobaczyć, to oczywiście zapraszam was już niebawem na Betary. Mam nadzieję, że ten film zdąży wyjść. Ale będę starał się po powrocie wszystko kleić, montować, ogarniać. Tak żebyście nie musieli na te vlogi czekać. Znów bardzo długo. Tylko sobie to ogarniemy na pewno o wiele, wiele szybciej. Teraz co? My moment lecimy po sieczkarnię, znaczy zakładamy sieczkarnię. I będziemy sobie cisnąć.
sobie i od razu podepchniemy ją pod sypanie. Sypię ją i co? I pojadę pewnie kosić. Pogoda jest. Teraz kombajny się trochę ruszyły. Widziałem cichy też jechał, akurat tam nie wiem, jedno ujęcie może złapałem, ale to na daleko, bo on zawsze tędy jeździ, więc... Jeszcze muszę cofnąć. To bliżej trzeba, nie? Bo to korytko jest małe, czy nie? No weź przymierz. No dobra ty, to do tyłu pojadę, czy nie? Znaczy do tyłu. Dobra, chodzi ziemsieczkarnie. Tylko tu trzeba chyba plastik założyć, wiesz, od razu. Pod spodem. Wingsy. No, dobrze jest to nie. O. Czekaj, to dam mogę do ciebie kawałek? O, dobra, już wtedy mocniej. Zajebiście. Nie wiem, czy nie trzeba, wiesz co, podnieść do góry. Nie. Podnieść, zawinąć, wiesz? A. No i to trzeba by czymś zdjąć.
dobra, zresztą. Powiem, że to nie będzie wcale takie. Dobra. No na tej sieczkarnie pierw. Dobra. Idziemy w sieczkarnię, żeby zdążyć i teraz. Luk. Daj mi ją od razu. Ja to bym dwa pasy tu złapał. I byśmy szarpnęli może. Czy młotkiem lekko. No ja tu mam za. A czekaj. Nie, ta śruba nie jest znowu. Chyba, tak mi się wydaje. Znowu tu trzyma. Albo daj młotka, żeby ten. O, a co kur... No to kurwa, no. Coś gdzieś tu prze... Tu musi wskoczyć. Parę, mówię młotkiem, żeby lekko, żebyśmy przepuknęli. Ja tu ten przepuknęli, a ja tu popcham i żeby to już przeszło, tak to pójdzie. O. Czekaj, no bo jak one nie są odkręcone do końca. No tu wystaje cała ta. Wyleciało. Utrzymała śruba. O, jeszcze. Ja myślałem, że tam najpierw wkładasz. Gdzie? Tam, bo tu musi, tu by jakaś większa by mogła być nawet. Bo tu była duża dziura. Tą to mam stąd. Tu już nie włożę. Coś przeszło? Bo tam już opadło tamto. Czekaj, już idę ci dopchnąć. Tu zawsze czymś pamiętam, żeśmy łapali. No, to łapka. Jeszcze wyżej chyba? Nie. Puść. Dobra, bierzemy się za rzucanie. Chcę, żeby się rozpędził.
fajnie by było, jakbyśmy tym drugim razem, co teraz pojadę kosić, żeby, słuchajcie, się udało na jedną przyczepę namucić, to by był luk, nie? Bo wtedy, wiecie, ja sobie tak, kombajn teraz, pierwszy zaprowadzę sobie ciągnik, przyjdę po kombajn, no i sobie będziemy musić. Tam już została odmiana jednej tylko, no ale to też, kurde, jest na pewno z hektar, jak nie więcej. Raczej troszeczkę czasu, słuchajcie, zejdzie, nie? Zasypię go, żeby on tu, wiecie, nie ciągnął ładnie kosza cały czas na stałe, bo tak to będzie mi tu jęczał. Dobra. No, moja przyczepa nie ma kipru, więc tutaj, no niestety, sobie nie wykipujemy, ale powiem wam szczerze, to mi dobrze, mówię, manewrować. O, jeszcze musimy wywiercić na drugi rok, albo tam, jak już będziemy, wiecie, mieli poniżej danego momentu jakieś szyberki takie, żeby było wiadomo, ile w silos będzie wchodzić. Kurde, nie zobaczyłem czasu, no ale jest gdzieś około 14. Ile mniej więcej będziemy to sobie rzucać, no ja całości wam nie będę nagrywał, bo nie nadążam, słuchajcie, materiału zgrywać, a już mi tylko 300 giga zostało, a w następnych filmach, no wiadomo, akcja wapno, ale przyjedzie maszyna na testy, na razie jedna i później na wrzesień przed siewami, no może nawet ze dwie, także będzie się, słuchajcie, działo i już mówię, nie wszystko z jednej firmy, nie? Także tutaj w końcu mamy co potestować, bo już zawsze był problem związany z maszyną, z ciągnikiem. No a teraz miejmy nadzieję, że takiego problemu nie będzie. Fakt, że 90 koni to nie jest jakiś monstrum mocy, ale już w zupełności wystarczające na to, żeby jakąś tam maszynkę sobie machnąć. No, mniej więcej będziemy mieli zasypane doleja, już obstawiam. Chodź. No, no coś mniej więcej takiego. Chodzi, chodzi. Kurde, w szoku jestem, że tak na szybko, szybko i to, kurde, się udało wczoraj odpalić. O. Kubuś też widziałem, zaczął kosić na solcu. Pewnie będzie jechał prasować, ciekawe kiedy, może w nocy, zobaczymy, póki co czyste niebo, dzisiaj u Tanasa, kurde, miał jechać kończyć żniwa, bo mu ostatnie chłopokowi 2 hektary zostały. Tak nienawidzę tych pszczół, słuchajcie, i sierszeń, i pszczoły, przepraszam, os, bo pszczoły to tam dziś, ale te osy dziadowskie latają i, kurwa, nic pożytecznego nie robią. Dobra, słuchajcie, zrzucę sobie tą, żeby mi, wiecie, materiału wszystkiego starczyło. Widzimy się na kombajnie.